rodzice suwalskich sześciolatków zlekceważyli apele o posyłanie swoich pociech do pierwszych klas szkół podstawowych. Z tej możliwości skorzysta zaledwie 5 dzieci. Najpierw miał to być obowiązek, ale po protestach rodziców i partii opozycyjnych skończyło się na możliwości. Ministerstwo Edukacji gorąco namawiało, by skorzystać z niej już od nowego roku szkolnego. Tylko 5 rodziców zdecydowało się posłać wcześniej dziecko do szkoły. 5 dzieci sześcioletnich w Suwałkach bez orzeczenia poradni może trafić do szkoły podstawowej, bo przypomnę, że dotychczas też dzieci sześcioletnie mogły trafić do szkoły podstawowej, tylko było potrzebne orzeczenie poradni psychologiczno-pedagogicznej. W tym roku z takiej możliwości bez tego orzeczenia skorzystało 5 rodziców, 3 rodziców w szkole podstawowej nr 11 i 2 rodziców w szkole podstawowej nr 10. Uczyć się one będą w pierwszej klasie razem z 7-latkami. Zważywszy, że 6-latków jest w tym roku około 650, do pierwszej klasy pójdzie dużo mniej niż 1%. Pozostałe uczęszczać będą do zerówek bądź do przedszkoli i uczyć się czegoś innego, bo podstawa programowa w przedszkolach została zmieniona. W tej chwili następuje oddzielenie edukacji od wychowania, jeżeli chodzi o przedszkola. W przedszkolach dzieci mają się bawić, oczywiście to mają być zabawy kształcące, wychowywać, zaś uczyć się, edukować dopiero w szkole podstawowej. Dotąd bywało dosyć często tak, że dzieci w zerówkach czy w sześciolatkach całodziennych uczyły się liczyć, czytać i później po wakacjach trafiały do szkoły podstawowej, do klasy pierwszej i znowu ponownie się uczyły, czytały. Korzystne było to dla dzieci mniej zdolnych, które ugruntowywały wiedzę, ale te zdolniejsze się nudziły. Teraz przedszkola mają bawić i wychowywać, a szkoła uczyć. Sytuacja stanie się klarowna za 3 lata. Obowiązkiem szkolnym dzieci sześcioletnie w Polsce i również w Suwałkach zostaną objęte od 1 września 2012 roku. Zakończyła się prowadzona od 8 lat sprawa wyłudzenia podatku VAT na niebagatelną sumę 1 419 000 zł przez jednego z najbogatszych suwalczan, Tadeusza G. Żmudne śledztwo w sprawie prowadziła przez prawie 8 lat prokuratura łomżyńska. W marcu akta trafiły do sądu w Suwałkach. W dniu 30 czerwca tego roku Sąd Terenowy w Suwałkach rozpoznał sprawę Tadeusza G. Był on oskarżony o sfałszowanie 330 faktur VAT. Oskarżony na rozprawie przedłożył dokumenty, z których wynikało, że uiścił należne Skarbowi Państwa zobowiązania publiczno-prawne, to jest podatek VAT na kwotę 1 419 000 zł i złożył wniosek o dobrowolne poddanie się karze. Prokuratura i sąd zgodziły się na takie ostateczne rozwiązanie sprawy. Sprawiły to okoliczności naprawienia strat Skarbu Państwa w całości. Sąd, biorąc pod uwagę to, że oskarżony uiścił ten należny podatek VAT Skarbowi Państwa oraz uzyskując zgodę prokuratora, wymierzył Tadeuszowi G. karę 2 lat pozbawienia wolności z warunkowym zawieszeniem wykonania na okres próby 4 lat oraz karę grzywny 200 stawek po 200 zł, czyli 40 tysięcy zł. Wyrok nie jest prawomocny, ale obie strony, to znaczy oskarżony i prokurator, godzą się na takie rozwiązanie i nie zapowiadają apelacji. W Parku Konstytucji 3 Maja trysnęło. Wprawdzie nie ropą naftową, a wodą z miejskiej trójpoziomowej fontanny. W minioną niedzielę uroczyście uruchomił ją prezydent miasta Józef Gajewski. Pomysł na renowację i przebudowę fontanny w naszym parku czekał na realizację od kilku lat. Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji przygotowywało się do tej inwestycji bardzo sumiennie. Myśmy to dzieło już zaplanowali w roku ubiegłym. Patrząc, jeżdżąc po kraju, stwierdziliśmy, że brakuje w Suwałkach, w tym szczególnym miejscu, jakim jest Plac Konstytucji 3 Maja, brakuje właściwej, dobrej fontanny. I uznaliśmy, że jako przedsiębiorstwo wodociągów i kanalizacji, spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, jako swój taki akcent będzie miała w centrum miasta, bo nasza oczyszczalnia jest za miastem, wodociągi też
na skraju miasta, dlatego też postanowiliśmy wybudować piękną fontannę. Muszla koncertowa, piękny drzewostan, zegar słoneczny, Dąbek Wolności, no i oczywiście fontanna stwarzają sympatyczny klimat w sztandarowym parku miejskim. Fontanna poprzednia, która służyła przez wiele lat, no nie była już wydolna, nie była skuteczna, nie mogła dobrze służyć, a przynajmniej czynić czegoś, co by było pewną atrakcją tego zabytkowego parku. Dlatego ja cieszę się bardzo, że nasze przedsiębiorstwo miejskie, spółka Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji, której właścicielem w 100% jest miasto, zdecydowało się na przygotowanie dokumentacji, wykonanie i uruchomienie tej fontanny, która na pewno uatrakcyjni nasz zabytkowy park, uatrakcyjni także zabytkowe Śródmieście. Mam nadzieję, będzie sporą atrakcją dla wszystkich tych, którzy będą przemieszczali się po parku spacerując. Czy to dotyczy gości, czy też naszych mieszkańców. Kiedy można będzie siąść na ławeczce w otoczeniu, prawda, szumiącej wody tej fontanny i miło, radośnie spędzić te chwile odpoczywając. Suwalski Park jest pod opieką nie tylko konserwatora przyrody, ale i konserwatora zabytków. To on zezwalał na taką, a nie inną konstrukcję wodotrysku. Można było wyłącznie w tym miejscu, w otoczeniu tych trzech syberyjskich świerków, które musiały tutaj dalej pozostać. I tę fontannę uznaliśmy, że będzie układ tortowy. Na dzisiaj ona będzie taka pulsująca, jeszcze komputerowo musimy zgrać to wszystko, żeby ona tak ładnie chodziła i wytrysk ten główny, opadające wszystkie strumienie, 23 dysze, które tu są, one podają tę wodę, która później się pieni. Fontannę poświęcił ksiądz prałat Ryszard Gwiazdowski, a po przecięciu wstęgi oklaskami przywitały ją setki suwalczan. W zamęcie ktoś pozostawił przy fontannie czarną torebkę. Właściciela zapraszamy do naszej redakcji. Torebka z zawartością czeka. Coraz więcej ludzi wypoczywa na plaży nad zalewem Arkadia. Nad ich bezpieczeństwem czuwają ratownicy oraz strażnicy miejscy i policjanci. W tym roku z racji wcześniej rozpoczętych wakacji kąpielisko Ośrodka Sportu i Rekreacji zostało otwarte 20 czerwca. Z każdym dniem korzysta z niego coraz więcej suwalczan i przyjezdnych. Pogoda się pokazała i od razu więcej ludzi przyszło i cieplejsza temperatura wody już od razu. Już mamy w tej chwili 21 stopni, także ludzi przychodzi. Po południu jest dużo więcej. Także zapraszamy wszystkich. Od 2 lat dzięki dotacji z Unii Europejskiej na zalewie są nowe pomosty, plaża, strzeżone kąpielisko. Ratowników nad bezpieczeństwem mamy 4 aktualnie na plaży. Oczywiście wchodzą zmiany. Plaża jest czynna od godziny 10 do godziny 18. Jest strzeżona tak jak w całej Polsce i w tym czasie mieszkańcy mogą bezpiecznie się czuć na terenie kąpieliska. W tych godzinach czynna jest także wypożyczalnia sprzętu pływającego. Mamy kajaczki, mamy rowery wodne. Tak jak tutaj widać, kajak kosztuje 6 zł, rower wodny 7 zł i nie jest to drogo, uważam, i ludzie wypożyczają, jest jednak troszkę teraz coraz większe zainteresowanie. Mówię, główny wpływ ma pogoda na to. Cieplej jest i od razu jest więcej ludzi. W obiekcie przy plaży działa kawiarnia, czynne są przebieralnie. Warunki socjalne są na wysokim poziomie. Toalety mamy naprawdę czyściutkie, wszystko jest elegancko dopracowane. Sanepid odebrał, woda czyściutka, także naprawdę nie ma najmniejszych problemów. Problemy były z chuliganami i wandalami demolującymi ławeczki, kosze i urządzenia na placu zabaw dla dzieci. Teraz rekreacyjny teren odwiedza więcej patroli Straży Miejskiej i Policji. Śpiewające wakacje mają członkowie studia piosenki Beciaki. Wypoczywając z piosenką na ustach, zdobywają laury na festiwalach i konkursach. Ostatnio młode beciakowe wokalistki zaprezentowały się na 2 festiwalach. Dużym w Chodzieży i małym w Bielsku Podlaskim. Opowiadają o tym z dumą i radością. W Chodzieży zajęłam 1. miejsce w swojej grupie wiekowej. W swojej grupie do 13 lat. Rozumiem. Dużo było kandydatów w tej grupie? Bardzo dużo było. Trudno i nie mogę wierzyć, że mogłam
tą jedynkę wyśpiewać? Mm. Tak? W to nie możesz uwierzyć? Nie mogę, nie mogę uwierzyć, że już mogę wyprzedzić takich, tak dużo osób, naprawdę dużo osób było w pierwszej kategorii. W innej kategorii wystąpił duet znany już z wielu estrad, Katarzyna Laszkowska i Michalina Łabacz. No ja śpiewam wraz z Katarzyną Laszkowską w duecie. Jak zwykle? Tak jak zwykle, no i chyba bardzo się podobałyśmy, gdyż wyśpiewałyśmy no, wyróżnienie. Trudno było. Tak, jury nas wyróżniał. I to znaczy, no było bardzo trudno, ponieważ kategoria była dość wysoka, konkurencja również. Śpiewałyśmy piosenkę Mietka Szcześniaka, Bujany. No, konkurencja dosyć duża. Występowałyśmy w kategorii 16-21 lat, więc byłyśmy no... Bliżej 16. Tak, oczywiście. I ogólnie konkurencja duża, 35 osób w naszej kategorii. Najliczniejsza kategoria. W Bielsku Podlaskim walczyła dzielnie Eliza Szyłow. Poza śpiewaniem? No to trudne pytanie. Bo okazuje się, że wakacje śpiewasz i śpiewasz. No śpiewam i śpiewam. Może trochę się poopalam, ale to myślę, że co nie będzie za długo. Co z ostatnich sukcesów? Bo widzę, że dyplom trzymasz. No ostatnio dostałam brązową nutkę na podlaskiej nutce w Bielsku Podlaskim. No i też bardzo się cieszę, dlatego że konkurencja była bardzo wysoka, bardzo dużo było świetnie śpiewających osób, więc jestem dumna. Wakacyjny plan dnia jest bardzo obszerny. Beciaki i ich opiekun przyjmują to z zadziwiającą radością. Dzisiaj próbujemy, jutro próbujemy, w sobotę koncertujemy, potem mamy małe warsztaty, potem mamy tydzień przerwy. Potem mam, o czym dziewczęta jeszcze nie wiedzą, kilka spotkań. Potem mam, ja mam duże warsztaty. Potem mam dwa małe koncerciki. Starczy tych wakacji? Potem mamy jeszcze warsztaty. Śpiewanie to nasza pasja, więc to nie jest taka do końca praca. Tak rzeczywiście, że tu pracujemy, pracujemy, ale także odpoczywamy, relaksujemy się. Śpiewając. Śpiewając oczywiście. Śpiewający wypoczynek to dla nich sposób na wakacje. I to udane.